zaproszeni na spływ kajakowy przez Szkołę Kreatywnego Futbolu prowadzoną przez Tomka Kowalskiego i spływamy dzisiaj rzeką Różycą. Szlak Papieski, właściwie tylko częścią tego szlaku, ale piękną rzeką Różycą. Was, tych 8 kierowców, wraca tutaj, zostawiamy auta, żeby one były, jak dopłyniemy wszystkie już na miejscu, tu gdzie kończymy. Bo tu na dole będziemy kończyli spływ, tu robimy ognisko, potem wsiadamy w autka i jesteśmy wolni, nie musimy się tym problemem już martwić. Pan kierowca zawierze nas 8 do busa, przywiezie nas na górę i wtedy startujemy. Więc będziecie musieli tam na nas poczekać pewnie ze 20 minut. W tym czasie już się podzielimy i będziemy startować. 8 samochodów także potrzebujemy i nie więcej, bo się nie zmieścimy, dobra? Nasze 2 plus 6, pakujmy się, żeby nas było dużo w każdym samochodzie do pełna i startujemy na wrzosy. Ja pojadę pierwszy, tym od którego znalazłem się kluczyki. Sugestia tylko taka, żebyśmy jechali nie szybko, bo jedziemy przez las, droga jest szutrowa. Ona była zawsze niezłą drogą, ale żeby kamyczki nam nie uszkodziły samochodów, te, które są za nami, dobra? Dobra. Kajaczki gotowe. Przyjadą nasi kierowcy i wypływamy. Jesteśmy w miejscowości Wrzosy, wsiadamy w kajaki, rozpoczynamy spływ. Płynę z Antkiem. Słuchajcie, jesteśmy na wodzie, zaczynamy nasz spływ. Na razie jest fajna pogoda, ale niestety wiemy, że o 17 może być burza. Także dosyć mocno musimy przyspieszyć. Rzeka Różyca bardzo, bardzo piękna. Na początku tutaj dosyć wąska, ale z przyjemnością bawimy się i rozpoczynamy nasz spływ. Ja płynę dzisiaj z Antkiem, Ala z Jeremim płyną koło nas. Ale rzeka jest przepiękna tutaj. Przepiękna woda. Słuchajcie, roślinność, ważki, rewelacja. Cudowna pora generalnie na spływy kajakowe. Jest to nasz tutaj z Szkołą Kreatywnego Futbolu drugi spływ. Pierwszy był 2 lata temu, 2 albo 3. No i bardzo się ucieszyliśmy, że możemy być na kolejne. Super sprawa. Zawiosła i płyniemy. W 1978 roku kardynał Karol Wojtyła spływał tutaj z młodzieżą rzeką Różycą, a w 1993 roku szlak ten został nazwany jego imieniem, imieniem Jana Pawła II. Na pamiątkę tego wydarzenia, że płynął tutaj Jan Paweł II z młodzieżą, wtedy jeszcze jako kardynał, mamy niewielki pomnik nad jeziorem Kremsko-Średnie, Kremsko-Radlino. Upamiętnia ten pomnik właśnie te wydarzenia. Dobry. Nagrywał wilk razy kilka, ja, nagrali. A widzisz. Pozdrawiamy serdecznie. No, mamy trudny dosyć kawałek do przepłynięcia, takie konary wiszą. My jakoś daliśmy radę, ale tam teraz mały zator się robi. Słuchajcie, płynią przed nami mama i Jeremi. Teraz sobie płyniemy. Natura nam wspiera. Ważki, słoneczko świeci.
fajny słoneczny klimat. Jedno jezioro mamy po drodze, także chwilę spokoju, wpływamy. Troszkę sobie, wiesz co, bo tak masz jak hamujesz, a w drugą stronę jak się odpychasz wiosła. O tak, się odpychasz. Rozumiesz? Będzie lepiej? No tak, no. Zagarniasz więcej wody. Zobaczcie, Franek wyjął wędkę. Bardzo dobrze współpracujemy, bo jak potrzeba mocno zakręcić, Antek hamuje, ja macham do przodu i generalnie bardzo fajnie nam to wychodzi. Było parę zatorów, ale generalnie dajemy rady. Ciekawe jesteśmy tylko, czy o tej 17 będzie burza, czy nie. Zamykamy stawkę, także odkładam kamerę i zaczynamy wiosłować. Chciałem powiedzieć, że nadzwyczajnie fajnie się płynie tym jeziorem. Zawsze miałem trudne wspomnienia, bo trzeba mocno machać, albo jest pod wiatr, albo duża fala, żeby przepłynąć takie jeziora. Dzisiaj naprawdę bardzo fajnie, jest w sumie bezwietrznie. Bardzo przyjemnie się tu, słoneczko fajnie, także przyjemnie się bardzo płynie. Także przepływamy te jeziorko i będziemy za chwilę wpływać do rzeki z powrotem. Dobra, słuchajcie, wróciliśmy na rzekę. Teraz czeka nas kawałek Różycą. Ptaki nam tu koncert dają z lewej, z prawej strony, non-stop, także nie ma nudy, jest pięknie, nie potrzeba żadnej muzyki. Dodatkowo mamy kaszki. Co niektórzy łowią ryby na kajaku, jest dosyć śmiesznie. I jest dobra zabawa. Wracamy do wiosłowania, bo to jest dosyć trudna sztuka. Bardzo fajny kawałek rzeki. Troszkę szerszy, można płynąć, dobra zabawa. Ale fajny odcinek, bo jest szeroki. No. I można się zatrzymać. Zobaczcie, jak tutaj las wygląda. No coś cudownego. Niczym w filmie Władcy Pierścieni albo Hobbit. Piękne paprocie. Cały czas ptaki koncertują. Rewelacja. Bardzo przyjemny kawałek tutaj rzeki od jeziora Dębno. Rzeka dosyć kawałek taki szeroki, bardzo roślinność niesamowita i fajna. Pięknie to tu wygląda. I ptaki koncertują. Pięknie, no ten cały las super, super. Fajnie. Przyjemnie. Dosyć płytko. Mało korzeni, jakichś drzew przewalonych. Także płyniemy i się relaksujemy. Jesteśmy w bardzo ciekawym momencie rzeki teraz. Płyniemy tak jakby takim tunelem między trzcinami. Z jednej i z drugiej strony las. No i trzeba przerywać, bo trzeba nawigować. A Antek se radzi, mówi. Bardzo dobrze sobie radzi. Zobaczcie jak. Super. Fajny relaks. Słuchajcie, no coś niesamowitego. A ja naturalnie lubię siedzieć. Bardzo fajnie.
przyjemna pogoda. Ptaki śpiewają. Machamy. Wiosłujemy. Super, piękne widoki. Fajnie, fajnie. Piękna, czysta woda. Piękny widok. Zobaczcie, jaki most przed nami. No to jest kolejowy, tak? Tak, to jest kolejowy po niemiecki, z tego co czytałem. Antek, bardziej, bo żebyśmy w konary. Ale most. Dobrze, dobrze. Dobra. I teraz lewą stroną. Super. Ale zobaczcie, jaki fajny most. Z tego co czytałem, to musi być most kolejowy po niemiecki, który w tej chwili jest wyłączony, ale bardzo pięknie się prezentuje, zobaczcie. Będzie wodospad. Dobra, no mamy coś jakieś ciężkie. Także muszę się łapać za wiosło i będziemy dalej płynąć. Most piękny. Troszkę GoPro zaparowane. A tu mamy taki wiadukt, tu góry droga. Pociąg! O! Towarowy! Zaczął padać deszcz. Jest 16:30. To nie jest jeszcze burza, ale robi się faktycznie ciemno. I prawdopodobnie złapie nas burza. No chyba jesteśmy już blisko. Ale teraz taki trudny kawałek rzeki, bo jest dużo drzew połamanych. Mhm. Zobaczcie, co przed nami. Dobra, wyłącz wodę. Słuchajcie, minęło 5 minut i tak leje. Próbujemy szybko dotrzeć do miejsca celowego. No i pod jakiś daszek. Ale jest ciekawie. Jest bardzo ciekawie. Droga dosyć ciężka, ale damy radę, mam nadzieję. Płyniemy. Słuchajcie, kolejny update. Zaczyna już grzmić, więc niedługo na pewno będzie burza. To już jest chyba przesądzone. Ale naprawdę... Może na wiosła? Dobra. Wyłączyłeś kamerę? Nie, jeszcze nie. Aha, słuchajcie, dobra. Płyniemy bardzo malowniczą drogą. Rzeką. No naprawdę, jest to po prostu piękne. Ale no, zaczyna grzmić. No i mamy problem. Słuchajcie, przestało padać, ale coraz... Za plecami grzmi mocno. Coraz bardziej słyszymy grzmoty. To takie naprawdę mocne. Próbujemy dotrzeć. Dopłynąć. Widać to bardzo ładnie. Tu mijamy kaczuszkę. Tutaj młode. Chyba docieramy. Tak mi się wydaje przynajmniej. Jesteśmy już blisko, a przed nami jest chyba kolejna kaczka, tak. Już chyba końcówka naszej rzecznej wędrówki. O Jezu, znowu pada. Słuchajcie, tutaj mamy chwilę... Przy ognisku i z kiełbaską, żeby się ogrzać, ale no... Ja na przykład nie wziąłem spodenek na zmianę. Wszyscy mam... widzę, że mają... Niektórzy są w ręcznikach, niektórzy są w koszulkach. Jest swoich wesoło. Kolegów i koleżanek. Dobra, pieczemy szybko kiełbaskę i uciekamy do domu. Na razie.
Faktycznie tu cieplej. Ty, Janek! Spokojnie.